Jarosław Walkowicz, witam Państwa w kolejnej debacie Nowej Konfederacji. Powodem dla dzisiejszego spotkania jest premiera książki wydawanej przez wydawnictwo Nowej Konfederacji pod tytułem Pisma geopolityczne autorstwa Eugeniusza Romera. Redaktorem tejże książki jest obecny dzisiaj z nami Marek Stefan, zastępca redaktora również Naczelnego Układu Sił. Jest z nami również dr Krzysztof Rak, historyk, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Marek Budzisz, ekspert do spraw wschodnich, historyk, współpracownik Nowej Konfederacji i Strategy and Future. Dzień dobry. Dzień dobry. A na koniec jest z nami również Eugeniusz Romer, praprawnuk, czy się nie mylę? Tak jest, praprawnik. Eugeniusza Romera, autora książki Pisma geopolityczne, a także dziennikarz TVW Poznań. Eugeniusz Romer pisze pracę doktorską na temat myśli geopolitycznej swojego pradziadka. Książkę możecie dostać w internetowej księgarni Nowej Konfederacji. Link znajdziecie w opisie poniżej filmu, a teraz również w prawym górnym rogu ekranu. Marku, jako redaktora książki proszę cię o krótkie wprowadzenie do tematu, o czym pisał Eugeniusz Romer i jakie jest jego znaczenie dla polskiej myśli geopolitycznej i sprawy polskiej. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim chciałbym podziękować w pierwszej kolejności Nowej Konfederacji za to, że zdecydowała się na wydanie dzieł geopolitycznych Eugeniusza Romera. Dzieje się to pierwszy raz w wolnej Polsce, a dorobek Romera jest bardzo istotny dla rozwoju polskiej myśli geopolitycznej. I tutaj może zacznę od takiego stwierdzenia, że mamy do czynienia z pewnym paradoksem, ponieważ Eugeniusz Romer nie jest postacią zapomnianą. Eugeniusz Romer przede wszystkim funkcjonuje w naszej zbiorowej pamięci jako wybitny geograf, jako wybitny kartograf. Mamy do czynienia z tym, że przecież funkcjonuje ileś nawet placówek szkolnych jego imienia w Polsce. Natomiast paradoks z dorobkiem Romera polega na tym, że jego, można powiedzieć, spuścizna geopolityczna jest dużo mniej znana. Jest znany jako geograf, ale jest przede wszystkim mało znany jako geopolityk, a to właśnie prace Romera w zakresie geopolityki, no, można powiedzieć, stanowiły ważny element w rozwoju naszej polskiej myśli geopolitycznej. I może, żeby uporządkować naszą wiedzę, tak, jeżeli chodzi o rozwój polskiej myśli geopolitycznej, to po pierwsze trzeba stwierdzić, że mimo tego, że mówimy o Eugeniuszu Romerze jako o ojcu polskiej myśli geopolitycznej, to już wcześniej, w XIX wieku, mieliśmy do czynienia z kilkoma badaczami, których możemy określić jako prekursorów polskiej myśli geopolitycznej. Mam tutaj na myśli przede wszystkim Oskara Żebrowskiego, który na emigracji tworzył, można powiedzieć, podwaliny, tak, pod rozwój polskiej myśli geopolitycznej. Był inżynierem, przede wszystkim działał we Francji. To właśnie, jeżeli chodzi o Oskara Żebrowskiego, na jego, jakby, no, na gruncie, tak, jego myśli powstawały kolejne koncepcje. Między innymi tutaj nawiązywał do jego myśli Vincenty Paul, który to między innymi jako chyba pierwszy użył stwierdzenia o przejściowości czy o przejściowym charakterze ziem polskich. Przede wszystkim mówił o tym w kontekście tutaj kwestii klimatycznych, natomiast do właśnie Vincentego Paula w swoich pracach nawiązywał później inny wybitny polski geograf i również geopolityk, Wacław Naukowski. I to tak naprawdę z postacią Wacława Naukowskiego wiąże się historia, która, można powiedzieć, przewija się przez całą twórczość Eugeniusza Romera, ponieważ to właśnie z Naukowskim Eugeniusz Romer bardzo gorąco polemizuje na przestrzeni lat. Tak naprawdę nawet już po śmierci Naukowskiego, ponieważ Naukowski umiera w 1911 roku, ale ta idea przejściowości ziem polskich cały czas gdzieś tam funkcjonuje w obiegu publicznym, no i Romer próbuje się do niej ustosunkować. Więc bardzo krótko, jeżeli chodzi o przejściowość ziem polskich, Naukowski twierdził, że położenie geopolityczne Polski, geograficzne Polski sprawia, że bardzo trudno jest Polsce, polskim elitom stworzyć w tej przestrzeni geograficznej, czyli
w przesmyku bałtycko-karpackim stabilny ośrodek polityczny. Jest on bowiem narażony cały czas na tak naprawdę na ekspansję zarówno z kierunku wschodniego, jak i z kierunku zachodniego i wynika to przede wszystkim z braku wyraźnych i wyrazistych granic naturalnych. Na przestrzeni wieku w związku z tym ta państwowość polska, mówiąc może w ten sposób, była w pewnym sensie sezonowa. Naukowski bardzo mocno inspirował się tutaj twórczością niemieckich geografów, niemieckiej szkoły geopolitycznej. Natomiast właśnie z jego poglądami polemizował Eugeniusz Rohmer i tak naprawdę to właśnie, o czym zresztą później też będziemy mówić już w kolejnych częściach naszej dzisiejszej dyskusji, na czym zasadzały się koncepcje Rohmera, ale tutaj trzeba powiedzieć jedną rzecz, że od dyskusji między Naukowskim a Rohmerem, która miała też miejsce i jakby jest pewnym kluczowym elementem tego procesu przemyśliwania, tak, polskiej historii po klęsce Powstania Styczniowego, tak, z tym zjawiskiem mieliśmy bardzo mocno do czynienia. Zresztą nawet sam Rohmer pisze w swoich pismach, że właśnie po Powstaniu Styczniowym zaczął się ten proces, można powiedzieć, intelektualnego, rozpoczęła się taka intelektualna próba zmierzenia się z tym, jakie były przyczyny upadku Rzeczpospolitej. I właśnie ta polemika między Naukowskim i Rohmerem jest tutaj ważnym punktem, trochę też niestety zapomnianym, tak, ale istotnym punktem w tej debacie właśnie na temat tego, czy Polska ma geograficzne podstawy do tego, by być podmiotem polityki międzynarodowej. Czy może być faktycznie rozgrywającym, czy może być osobnym ośrodkiem siły, tak, jak mówimy w geopolityce. W związku z tym to był ten punkt wyjścia i myślę, że też powód, dla którego warto sięgać do dziedzictwa Rohmera, bo to pozwala nam zrozumieć ważną część naszej po prostu kultury strategicznej, tak, która też kształtuje naszą obecną kulturę strategiczną. I to samo pytanie mam do Eugeniusza Rohmera. Jakie znaczenie dla dorobku polskiej myśli geopolitycznej, ogólnie dla polskiej myśli również niepodległościowej, miał twój imiennik, Eugeniuszu? Ja myślę, że chciałbym się odnieść na początek do tego, co powiedział pan Marek Stefan, to znaczy do tego, że Eugeniusz Rohmer nie jest do końca kojarzony z geopolityką, a może bardziej właśnie kojarzony jest z jego dokonaniami w dziedzinie geografii i kartografii. Rzeczywiście przez wiele lat tak było. Myślę, że to wynikało też z tego, że w czasach PRL-u geopolityka była niejako taką nauką, jeżeli można ją nazywać nauką, zakazaną, prawda, że komuniści twierdzili, że to była pewna manipulacja stosowana przez Niemców, mająca na celu pseudonaukowe uzasadnianie ich zaborczości. I może z tego powodu też nie mówiono o geopolityce, którą zapoczątkował, można powiedzieć, w pewnym sensie w Polsce Eugeniusz Rohmer, ale też chcę powiedzieć, że to się zmienia. Na przykład w skrypcie do geopolityki Leszka Sykulskiego, doktora Leszka Sykulskiego, który jest dostępny online i myślę wiele osób z niego korzysta, właśnie Eugeniusz Rohmer jest przedstawiony jako taki, dosłownie jest nazwany ojcem polskiej geopolityki, także mnie to bardzo cieszy osobiście, że to się przebija do, powiedzmy, tak zwanego mainstreamu. I myślę też, że wiele takich pojęć, które funkcjonują w świecie osób, które się interesują geopolityką, jak na przykład właśnie pomost bałtycko-czarnomorski, to są pojęcia właśnie, to jest pojęcie, które stworzył Eugeniusz Rohmer, bo to była jego koncepcja ziem polskich właśnie jako takiego pomostu między tymi dwoma morzami. Myślę, że warto dodać do tej polemiki z Wacławem Naukowskim kwestię tego, że właśnie ona się toczyła już po wielu, wielu latach zaborów, kiedy Polacy żyli w osobnych państwach przez wiele lat i ta świadomość narodowa mogła w jakiś sposób już nieco się wygasić i no może wiele osób miało już takie dosyć pesymistyczne podejście co do tego, czy Polska w zasadzie ma szansę się odrodzić, a jeżeli tak, no to czy właśnie w takich granicach, w jakich istniała przed rozbiorami. No i tutaj Eugeniusz Rohmer, myślę, że on oczywiście miał na celu, przedstawiając te koncepcje ziem Polski swoją bardzo indywidualną, to żeby w jakiś sposób, powiedzmy, dodać skrzydeł Polakom, żeby ku pokrzepieniu serc, można powiedzieć, on tworzył. Ale z drugiej strony, jak się czyta o tej koncepcji, to bardzo uderza to, że te wszystkie tezy, które on wygłaszał, były bardzo mocno ugruntowane wieloma argumentami.
To były oczywiście przede wszystkim argumenty geograficzne czy hydrograficzne dotyczące układu hydrograficznego tych ziem, w ogóle Europy, ale także argumenty klimatologiczne mówiące za przynależność, za po pierwsze odrębnością w ogóle ziem polskich, ale także przynależnością tych ziem do powiedzmy atlantyckiego zachodu Europy, bo tak twierdził Eugeniusz Rohmer. No i były też bardzo ciekawe innego rodzaju argumenty, nawet zoogeograficzne, mówiące o występowaniu pewnych gatunków zwierząt właśnie w Polsce czy na ziemiach dawnej Polski i w Europie Zachodniej, a na przykład nieistniejące już poza granicą wyznaczoną przez Dźwinę czy Dniepr. Także były argumenty dotyczące geografii roślin. No myślę, że to jest bardzo taka intelektualna, ciekawa przygoda, kiedy czyta się te pisma, bo one rzeczywiście mają takiego bardzo patriotycznego ducha w sobie i mówią o tym, że Polska, że w zasadzie anomalią nie jest to, że Polska istniała, tylko anomalią jest to, że Polska została rozebrana w nienaturalny sposób. Natomiast wszystko to jest ugruntowane w sposób naukowy, bardzo rzetelny, bardzo systematyczny. Tak, żeby temu nie można było właśnie zarzucić takiej nierzetelności czy pewnego resentymentu patriotycznego. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie. Tutaj fajnie, ciekawie rozwinęliśmy ten temat i chciałbym przejść do doktora Krzysztofa Raka. Jak pan postrzega twórczość Eugeniusza Rohmera i jego ideę Międzymorza i Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego na współcześnie nam również istniejące warunki międzynarodowe? Pozwolę sobie zacząć od pewnego zastrzeżenia. Nie jestem ani geopolitykiem, ani nie zajmuję się historią myśli geopolitycznej, ale uważam, że geopolityka może być narzędziem, czy pożytecznym narzędziem do analizy rzeczywistości międzynarodowej. Ale oczywiście, jak to jest z narzędziami, trzeba tymi narzędziami narzędziami intelektualnymi. Tymi narzędziami trzeba się posługiwać w sposób ostrożny i krytyczny. Teraz kwestia Rohmera, bo miałem okazję się właśnie dzięki Państwu, dzięki Nowej Konfederacji zapoznać z książką i powiedziałbym tak, taka pierwsza może uwaga natury ogólnej. Jeśli nie byłoby Rohmera, to należałoby go oczywiście wymyślić. No bo Rohmer jest tego rodzaju naukowcem, który uzasadnia, biorąc pod uwagę, nazwijmy to szeroko rozumianą naukę geografii, uzasadnia konieczność istnienia państwa polskiego. Zwróćmy na to uwagę, kiedy te główne myśli, ten zrąb tych głównych myśli powstaje też równolegle z odradzaniem się państwa polskiego i ta koncepcja Rohmera jest koncepcją uzasadniającą konieczność i sensowność istnienia państwa polskiego w nowym układzie, który kształtował się po roku 1914, czyli w tym układzie, który powstał w wyniku I wojny światowej. Dlatego Rohmer jest tak ważny, no bo stanowił, jego myśl stanowi jedną, podkreślam, jeden ze sposobów uzasadnienia tego, no, że Polska ma prawo znajdować się na mapie Europy. Już sama ta metafora znajdować się na mapie Europy pokazuje, że uzasadnienie geopolityczne w owym czasie było niesłychanie ważne. I teraz trzecia uwaga. Co znajduje ciekawym w myśli Rohmera i co warte jest zastanowienia? Powiem szczerze, że akurat w obecnej chwili zajmuję się historią dyplomacji końca okresu lat 30. i dyplomacją dotyczącą tego, co się nazywa, no właśnie bardzo nieprecyzyjnie, Europą Środkową i pojęciem, i dlatego pojęcie Europy Środkowej wydaje mi się być kluczowe, a Rohmer jest jednym
z tych, no powiedzmy tak, właściwie myślicieli politycznych, bo ja bym go również tak nazwał, który do tego pojęcia odnosi się bardzo krytycznie, wskazując, że to pojęcie związane jest z myślą niemiecką, z niemieckim myśleniem geopolitycznym. No właśnie, ono też jest swoistym rodzajem uzasadnienia pewnych dążeń, nazwijmy to ekspansjonistycznych, czy dążeń imperialistycznych Berlina. A zatem pokazuje też, i my dzisiaj możemy z tego wyciągnąć wniosek, że to pojęcie, ono nie jest obojętne politycznie, nie jest obojętne ideologicznie, ono niesie z sobą pewną bardzo istotną wartość. No i właśnie, ja sam powiem szczerze, no z braku laku korzystam z pojęcia Europy Środkowo-Wschodniej, ale mam świadomość Europy właśnie, Europy Środkowej, Europy Środkowo-Wschodniej. Sam mam poczucie pewnej niejasności tego pojęcia i za każdym razem staram się chociażby zwrócić na to uwagę, czy w jakim sensie to pojęcie Europy Środkowej używam, bo ono jest bardzo wieloznaczne, bo ja powiem szczerze, tak jak w tej pracy, nad czym teraz pracuję, to ja używam pojęcia Europy Środkowej w tym podstawowym dla mnie, dla moich rozważań znaczeniu. Tu są państwa, to jest de facto, to jest ten obszar w środku Europy między Niemcami i Sowietami ówczesnym, czy byśmy powiedzieli szerzej Niemcami, a Rosją i ograniczony do takich państw jak właśnie Polska, wówczas Czechosłowacja, Węgry i Rumunia. Ale jak wiemy, tych pojęć Europy Środkowej jest bardzo wiele, no bo jest to właśnie to pojęcie niemieckie i w tym pojęciu niemieckim Europy Środkowej to centrum Europy Środkowej są Niemcy, a reszta krajów na wschód od Niemiec, które na wschód i na południowy wschód otaczają Niemcy, no są krajami w jakiś sposób od Niemiec zależnymi i one są w różnych strukturach politycznych zależne, w zależności od koncepcji. A więc krótko mówiąc, bo też nie chcę tutaj za dużo czasu zajmować, jeszcze pewnie będę mógł wrócić do tych rozważań. Dla mnie Romer to przede wszystkim właśnie namysł nad sensem pojęcia Europy Środkowej, ponieważ to znaczenie, w jakim tego pojęcia używamy, ono wcale nie ma charakteru obiektywnego. Za tym stoją określone koncepcje polityczne, a ponieważ my zawsze jesteśmy w jakiejkolwiek chyba konfiguracji kluczową częścią owej Europy Środkowej, dlatego powinniśmy, używając tego pojęcia i myśląc o naszym regionie, może tak, bo to jest to samo tożsame z naszym tym najbliższym regionem, w którym uprawiamy całą naszą politykę zagraniczną, musimy być bardzo wyczuleni na jego znaczenie. Dziękuję bardzo. No, skoro Europa Środkowa i pomoc bałtycko-czarnomorski, nie możemy nie powiedzieć o terenach na wschód od Rzeczpospolitej, dawnych Kresach i regionie graniczącym z Rosją. Mam pytanie do Marka Budzisza. Jak on postrzega myśl Eugeniusza Romera dotyczącą właśnie ziem wschodnich? No, mnie się wydaje, że Eugeniusza Romera i jego opus należy umieścić w pewnym kontekście spraw Polski, czyli w kontekście jakby trwającej od powstania styczniowego, po pierwsze dyskusji na temat przyczyn upadku państwa polskiego, po drugie w kontekście dyskusji, która zaczęła się w gruncie rzeczy na początku nowego stulecia, wtedy, kiedy zaczęła się dyskusja orientacyjna.
czy ona jest związana chociażby z publikacją przez Romana Dmowskiego jego pracy Rosja Niemcy a sprawa Polska, gdzie on przedstawił pewną wizję orientacji, będącą też odpowiedzią na oczywiście obserwowane trendy, w tym napór tego, co możemy określić mianem, a przynajmniej tak to Dmowski określał, naporem żywiołu niemieckiego. I wreszcie mamy dyskusję, która była związana z pewnymi fundamentalnej natury zmianami rysującymi się już w czasie I wojny światowej. Bo to, o czym wspominał pan doktor Rack, czyli niemiecka koncepcja Mitteleuropy, no to jest koncepcja, która miała uzasadniać nowe uporządkowanie tego regionu w obliczu dwóch zjawisk. Po pierwsze, pewnego kryzysu monarchii austro-węgierskiej, ale przede wszystkim faktu, że wojska niemieckie doszły w 1915 roku tak daleko, jak doszły. Więc w tym sensie mamy tu do czynienia, wydaje się, z pewnego rodzaju, z całym szacunkiem dla tej koncepcji, jej wagi, dla myślenia, polskiego myślenia geostrategicznego, z taką koncepcją, która jest bardzo głęboko zakorzeniona i też twardo polemiczna, zakorzeniona w debatach ówczesnego czasu. To jest jakby, wydaje mi się, istotny element. Drugi, na co bym chciał zwrócić uwagę, no to fakt, że z racji, no choćby z tego względu, że ona jest zakorzeniona w debatach ówczesnego czasu, ona też odpowiada na pewną sytuację, która jest specyficzna dla danej epoki, więc w tym sensie uniwersalizm przesłania Romera nie jest absolutny. No, ja bym nie absolutyzował tego, co można wywnioskować z lektury jego prac, również z tego prostego powodu, że Polska została dość znacząco przesunięta, jeśli chodzi o obecność na pomoście bałtycko-czarnomorskim, jak to się teraz przyjęło mówić, bo w innym położeniu ona była w roku 1918, a w innym położeniu znalazła się w roku 1945 i to powoduje dość zasadnicze, wydaje mi się, różnice. Natomiast jedno jest rzeczą wspólną, czy jakby kluczową, a mianowicie to jest pytanie, jak zagospodarować tą przestrzeń, która znajduje się w centrum Europy, której częścią jest Polska, w kontekście zjawisk związanych z siłą czy z obecnością żywiołu rosyjskiego. No bo w gruncie rzeczy to jest pytanie, które stawiane jest już od setek lat w Polsce, a mianowicie co decyduje o pewnym fatalizmie konfliktu między Polską i żywiołem polskim, a Rosją. Jak spowodować, żeby Rosja jakby nie miała wpływu na porządkowanie spraw polskich. I to w gruncie rzeczy wydaje mi się kluczowe, również i z punktu widzenia dzisiejszej recepcji dzieła Romera, bo to są pytania, od których nie ma, przynajmniej tak się nam wydaje dzisiaj, nadal ucieczki. O ile zmieniła się sytuacja na Zachodzie, zresztą ten napór żywiołu niemieckiego zarysował się w gruncie rzeczy dopiero gdzieś w powierzchni ludów, no tak należałoby powiedzieć, przecież wcześniej Niemcy były w znaczący sposób politycznie rozbite, a Prusy jeszcze przed Bismarckiem były państwem dość liberalnym. To trzeba jednak pamiętać, że na przykład pierwsze wydania Mickiewicza ukazywały się właśnie w Prusach, które w latach 40. i w latach 50. były państwem dość liberalnym, jak na ówczesne warunki. Więc w tym sensie
ten napór żywiołu niemieckiego z historycznej perspektywy jest relatywnie dość krótki, a przynajmniej agresywnej formie napór. On zresztą pierwotnie był ukierunkowany na przede wszystkim w kierunku bałkańskim, a nie wschodnim. Tu był raczej pewnego rodzaju koncert mocarstw i uznanie sfery wpływów rosyjskich w większej części. W związku z tym ja bym raczej widział tutaj walor tego, czy potrzebę lektury i przemyślenia dorobku Eugeniusza Romera w stawianiu pewnych pytań, które on formułuje i poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania, co oczywiście nie może oznaczać, że te odpowiedzi mają walor prawd matematycznych, bo w naukach społecznych takowych prawd nie ma i w tym sensie też nie możemy ulegać pokusie takiego, bym powiedział, monokauzalizmu, że co zresztą nieraz zarzuca się tym, którzy mają czelność mówić o geopolityce, zarzuca się zupełnie niesłusznie moim zdaniem, że oni wszystko sprowadzają do wymiaru przestrzennego czy geograficznego, nie widząc zupełnie innych powodów. To oczywiście prawdą nie jest to zastrzeżenie, ale tym bardziej powinniśmy jakby dążyć do poznania całości pewnej tradycji myślenia o polskich sprawach, a Eugeniusz Romer jest częścią tej całości i choćby z tego względu należy w moim odczuciu wprowadzić jego myśl do obiegu we współczesnej Polsce. Dziękuję bardzo i płynnie przechodzimy do Marka Stefana. Już powiedzieliśmy dość sporo na temat Międzymorza Polskiego i Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego, także Europy Środkowej są to idee nam już dość dobrze znane. Nie tylko dzięki współczesnym nam geopolitykom, osobom zajmującym się geopolityką, ale również kilkadziesiąt lat wcześniej już te tematy były poruszane. I tutaj poza tymi wątkami, w sprawie których chciałbym, żebyś je jeszcze rozszerzył, też czy kto jeszcze inspirował się myślą Eugeniusza Romera później? To może najpierw odniosę się tutaj do tych kwestii, które zostały poruszone przez doktora Raka i przez Marka Budzisza i przez Eugeniusza Romera. Jeśli chodzi o Europę Środkową, faktycznie w ogóle pojęcie Europy Środkowej stanowi pewien istotny punkt odniesienia dla Romera. To pojęcie zresztą wiąże się ściśle z koncepcją, która była lansowana przez Wacława Naukowskiego, który z kolei tutaj inspirował się właśnie niemiecką szkołą geograficzną, przede wszystkim Ratzlem, Friedrichem Ratzlem czy Hanslikiem, a także wcześniej Ritterem i potem jakby kolejnymi niemieckimi geografami i geopolitykami. Otóż koncepcja Europy Środkowej i związana z tym oczywiście koncepcja Mitteleuropy, ona zakładała, że tak naprawdę Mitteleuropa powinna sięgać Dwiny i Dniepru i że to jest, można powiedzieć, strefa wpływów ośrodka siły niemieckiego i ona de facto styka się z rosyjską strefą wpływów, którą zresztą ci geografowie określali jako Wielką Syberię. W związku z tym w tej przestrzeni między nowo powstałym, tak, ośrodkiem siły niemieckim oraz Rosją nie było przestrzeni dla państw, dla narodów, które miałyby jakieś własne ambicje niepodległościowe i oni próbowali te koncepcje imperialistyczne czy mocarstwowe uzasadniać na gruncie naukowym, przede wszystkim wysuwając tutaj argumenty geograficzne. I to, o czym mówił Naukowski, czyli o tej przejściowości charakteru państwowości Polski, tego, że nie istnieją naturalne granice, w związku z tym tak naprawdę ta przestrzeń jest, można powiedzieć, wieczną areną starć mocarstw, które w tej przestrzeni, jakby tą przestrzeń przede wszystkim traktują jako pole bitwy. Nieustającej bitwy właśnie tych wzajemnie sprzecznych interesów.
W związku z tym i z tym stara się polemizować Romer. Romer, który również próbuje uzasadniać swoją koncepcję pomostowości, również na gruncie naukowym. Przede wszystkim dla niego punktem wyjścia jest kwestia rozbudowanych dopływów rzek. W ogóle rzeki są istotnym, można powiedzieć, elementem myślenia Romera o przestrzeni geograficznej i o jej wpływie na nadzieje państw. Wychodząc z założenia, że rzeki tak naprawdę były nie tyle barierami w rozwoju, co właśnie wzdłuż rzek rozwijały się państwa, rozwijały się cywilizacje i również to rzeki i ich dopływy wyznaczały również pewne kierunki naturalnej ekspansji kolejnych ośrodków siły. Stąd między innymi Romer jakby wywodzi swoją koncepcję i twierdzi, że właśnie te rozbudowane prawe dopływy rzek właśnie tutaj na przestrzeni polskiej, one sprawiały, że pewnym naturalnym kierunkiem rozwoju polskiej państwowości był kierunek wschodni, kierunek południowo-wschodni. Stąd koncepcja pomostowości. I właśnie na tym gruncie, potem, można powiedzieć, na tym intelektualnym gruncie, który przygotował Romer, potem rodzą się koncepcje Międzymorza, które oczywiście miały tutaj bardzo wiele wariantów. To pewnie tutaj więcej na ten temat może powiedzieć pan doktor Rak. Jeśli chodzi o Rosję, to również Romer zajmuje się Rosją, również stawia sobie to pytanie, co sprawiało, że na przestrzeni wieków Rosja również była ekspansjonistyczna i również próbowała właśnie ekspandować tak naprawdę we wszystkich kierunkach, i to też jest ważny element myśli Romera. Zresztą to łączy go z na przykład Studnickim, który również zauważał, że w przypadku Rosji trudno mówić o jednym dominującym kierunku ekspansji, że tak naprawdę Rosja starała się ekspandować we wszystkich kierunkach. W związku i jakby tutaj bardzo podobnie myśli Romer. W związku z tym właśnie też Rosja zajmuje dosyć istotne miejsce, jeśli chodzi o ten dorobek Romera. Wreszcie należy podkreślić to, że myśli i koncepcje Romera mają charakter interdyscyplinarny. To, co zresztą tutaj podkreślał Eugeniusz Romer, że tak naprawdę ten lwowski geograf tak naprawdę posługuje się bardzo sprawnie aparatem statystycznym, ma bardzo głęboką wiedzę historyczną, również w zakresie kultury i etnografii, wiedzy również prawnej. W związku z tym to studium, które tak naprawdę on przedstawia, jest wieloaspektowe i pozwala nam w sposób naprawdę kompleksowy spojrzeć na to, w jaki sposób kształtowała się polska państwowość na przestrzeni wieków. I tutaj pełna zgoda z tym, że to jest naprawdę wielka intelektualna przygoda, bo oprócz oczywiście tych najbliższych Romerowi z racji profesji wątków geograficznych, geologicznych, są właśnie obecne również te wątki historyczne, kulturowe, polityczne. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo inspirująca praca, a właściwie prace, które Romer tworzył na przestrzeni kilkudziesięciu lat. To może tyle. Aha, jeszcze tutaj odnosząc się do twojego pytania, to znaczy kto się inspirował myślą Romera? Powiedziałbym może w ten sposób, że Romer wydaje mi się, że najbardziej inspirował polskich twórców myśli wojskowej, którzy tworzyli w dwudziestoleciu międzywojennym. To właśnie wojskowym chyba była najbliższa ta koncepcja badania wpływu mocarstw poprzez przestrzeń geograficzną i w ogóle jak tutaj w przestrzeni geograficznej, w przestrzeni oddziaływały te siły. I widzimy tutaj, że na przykład jeżeli chodzi o Romera, bardzo mocno inspirował on chociażby Jerzego Niezbrzyckiego, Ryszarda Wragę,
który wprost zresztą odwołuje się do Romera w swoim dziele Geopolityka, strategia i granice. To jest dzieło wydane w 1943 roku w czasie II wojny światowej i między innymi właśnie tam Niezbrzycki wprost odwołuje się do koncepcji trzech pomostów, trzech międzymórz, tak? Bo my mówimy o naszym Międzymorzu, ale Romer wyróżniał także Międzymorze niemiecko-adriatyckie i francusko-hiszpańskie i tutaj właśnie Niezbrzycki wprost o tym pisze, również w swoim studium operacyjnym Polesia. Jest to już praca, można powiedzieć, którą stricte możemy zaliczyć do myśli wojskowej, również tam te koncepcje i myśl Romera są obecne. Podobnie zresztą jak w innej pracy innego znanego polskiego twórcy myśli wojskowej, czyli Romana Umiastowskiego, tam również właśnie w tym studium wpływu przestrzeni geograficznej na warunki obronności Polski, na jakby w ogóle wpływu jakby warunków geograficznych na przebieg kampanii wojennych w tej części Europy, tam również znajdujemy odwołanie do Romera. Zatem widać, że właśnie naszych wojskowych Romer inspirował. I mogę też powiedzieć, że nawet dzisiaj, tak, rozmawiając nawet z wojskowymi, to oni bardzo szybko znajdują tutaj w Romerze różnego rodzaju inspiracje, Romera czytają i też Romerem się inspirują, tak, myśląc o planowaniu operacyjnym nawet na wschodniej flance NATO. Także myślę, że coś w tym jest, że to właśnie wojskowi, tak, gdzieś tam w pierwszej kolejności doceniają jego koncepcję. Dziękuję bardzo. A czy Eugeniusz Romer mógłby coś więcej powiedzieć właśnie na temat, rozwinąć jeszcze te wątki i powiedzieć coś na temat myśli tworzenia Europy Środkowej właśnie w myśli Eugeniusza Romera? Tak, tak. Bardzo chętnie bym właśnie odniósł się do tego wątku niemieckiej doktryny Mittel-Europy, z którą właśnie polemizował Eugeniusz Romer. Myślę, że to jest bardzo ciekawa lektura, kiedy czyta się właśnie tę jego polemikę. Bo trzeba przyznać, że kiedy czyta się takie prace osobiste Eugeniusza Romera, na przykład jego pamiętnik, Problemy sumienia i wiary, taki bardzo osobisty pamiętnik, który jest no, taką trochę jego spowiedzią życiową, to można zauważyć, że on był bardzo osobą taką wrażliwą i przeżywającą głęboko różne wydarzenia, zarówno w swoim życiu, także te wydarzenia, które dotykały Polski, dotykały jej niepodległości i no, tego wszystkiego, co jakby spotkało Polskę w XX i XIX wieku. Natomiast ta polemika ma też w sobie dozę takiego intelektualnego humoru, ponieważ Eugeniusz Romer pokazuje, w jaki sposób ta doktryna niemiecka Mittel-Europy, jak ona była rozszerzana, jak naukowcy niemieccy, uczeni niemieccy geografowie mówili o tej doktrynie czy o Mittel-Europie na początku w pewnym wąskim formacie, a potem stopniowo ją rozszerzali, jak twierdzi Romer i udowadnia Romer, w zależności od potrzeb politycznych, prawda? Być może miało to też związek z budowaniem no, bloku przeciwko Wielkiej Brytanii, Francji i Rosji. No i właśnie Romer konkluduje, czy kończy, jakby pokazuje, że to rozszerzanie Mittel-Europy kończy się w momencie, kiedy powstaje koncepcja Wielkiej Syberii. To był geograf Ewald Banse, jeżeli nie pomyliłem nazwiska, niemiecki, który tę koncepcję opracował. I właśnie z tą Wielką Syberią graniczy Mittel-Europa. Prawda? No i w którym miejscu graniczy? Tak jak powiedział tutaj pan Marek Stefan, graniczy tam, gdzie jest Dźwina i tam, gdzie jest Dniepr, mniej więcej. A to oznacza, że w zasadzie koncepcja Romera mówiąca o tym, że Dźwina i Dniepr wyznaczają granice między tym europejskim, atlantyckim światem, a tym światem rosyjskim jest prawdziwa, czyli tak naprawdę ta niemiecka geopolityka czy niemiecka doktryna Mittel-Europy doprowadziła do uznania tego, co on mówił, do jego uznania jego koncepcji, czyli odrębności od wschodu ziem polskich, przynajmniej od wschodu. Czyli w zasadzie wyznacza te same granice, które on wyznaczył za pomocą różnych tych argumentów, właśnie tutaj jak powiedział też pan Marek Stefan, tych argumentów również historycznych, ja tego wcześniej nie powiedziałem, ale Eugeniusz Romer pokazywał chociażby zasięg słowiańszczyzny w średniowieczu, a także potem pochód chrześcijaństwa pokazywał, że tu geografia miała ogromne znaczenie, że właśnie w tych miejscach na ziemiach dawnej Polski czy późniejszej Polski jakby od tego momentu również właśnie chrześcijaństwo i słowiańszczyzna posuwała się mniej więcej tymi samymi szlakami.
Myślę, że bardzo też istotne jest to, co powiedział pan Marek Budzisz, to znaczy taka ogólna tendencja w geopolityce, która rzeczywiście istniała, myślę, istnieje i myślę, że w tamtych czasach istniała jeszcze bardziej do pewnego determinizmu geograficznego, to znaczy do, o ile geopolityka była właśnie taką nauką, jeżeli można ją nazywać nauką, bardzo taką nową i myślę, że zawsze, kiedy powstaje takie nowe odkrycie, to ludzie mają tendencję do trochę wyolbrzymiania jego znaczenia. Myślę, że taka tendencja istniała wśród uczonych, którzy zajmowali się geopolityką, na przykład, czy byli prekursorami geopolityki, tacy jak Friedrich Ratzel czy Rudolf Kielan, do takiego determinizmu i do twierdzenia właśnie, że do pewnej skłonności, że geografia stanowi o wszystkim w życiu narodów, w historii, w życiu politycznym. No i tutaj trzeba przyznać, że Eugeniusz Romer miał pewną skłonność do takiego determinizmu, przynajmniej w swoich wczesnych pracach, ale trzeba też zauważyć, że on zawsze zaznaczał, że jednak wola ludzka też ma znaczenie. I nawet od najwcześniejszych prac, nawet od tej pierwszej pracy, czyli Rola rzek w historii narodów, jeżeli nie przekręciłem tytułu, z 1901 roku, tam również mimo deterministycznego charakteru Eugeniusz Romer zaznacza, że wola ludzka też ma znaczenie. Ale rzeczywiście były te koncepcje deterministyczne, szczególnie dotyczące roli rzek, tak jak tu powiedział pan Marek Stefan, rzeki miały bardzo duże znaczenie w tych koncepcjach Romera. Eugeniusz Romer je nazywał wręcz takie właśnie typowe dla tamtych czasów i dla tamtejszej geopolityki organicystyczne, takie porównanie stosował, że to są arterie życia narodowego. No i myślę, że współcześnie to znaczenie rzek nie jest już tak istotne, jak było wówczas. On tutaj pokazywał przede wszystkim komunikacyjne znaczenie rzek i to nie miało znaczenie nie tylko dla ziem polskich, ale także w ogóle dla całego niżu środkowoeuropejskiego. Eugeniusz Romer mówił o tym, że zjawisko Drang nach Osten, ono nie występuje tylko jakby ze strony Niemiec w kierunku wschodnim, ale że ono tak naprawdę przez cały ten niż się ciągnie w zasadzie od Francji, prawda, że wynika to właśnie z tego, że rzeki w tej części Europy mają więcej dopływów prawostronnych niż lewostronnych. No i dlatego jakby ta ekspansja czy ta chęć ekspansji jest skierowana na wschód przez całą Europę i to właśnie kształtowało też jej historię. Więc myślę, że ta tendencja we współczesnej Europie chociażby, no ciężko powiedzieć, że ona występuje tak wyraźnie, jak twierdził Romer, i że nie jest to pewnego rodzaju nauczanie uniwersalne, które można zastosować teraz. Ale myślę, że jeżeli chodzi o tą odrębność, powiedzmy, Europy Środkowo-Wschodniej, tak jak nazwijmy, żeby nie używać tego pojęcia Europa Środkowa, od wschodu, czyli od Rosji, myślę, że to ma znaczenie współcześnie jak najbardziej aktualne, ponieważ jeżeli przeanalizować to i zgodzić się z tym, co pisał Eugeniusz Romer na ten temat, no to myślę, że możemy za pośrednictwem tego wytłumaczyć, dlaczego chociażby Polska, kraje bałtyckie, a nawet Ukraina mają tendencje właśnie atlantyckie, prozachodnie, chcą jednoczyć się z Unią Europejską, ze strukturami NATO, a nie mają takiej skłonności w kierunku wschodu. Chociaż oczywiście Ukraina tutaj jest kwestią dyskusyjną, bo tutaj Eugeniusz Romer miał pewne swoje zastrzeżenia co do w ogóle jedności czy spoistości Ukrainy. Ale nawet jeżeli te tendencje współczesne nie wynikają bezpośrednio z geografii już teraz, to może pewna mentalność prozachodnia ukształtowała się w czasach, kiedy geografia miała znaczenie, miała znacznie większe znaczenie niż teraz, kiedy mamy środki techniki, komunikacji, które trochę zmniejszają jej wpływ. Także no, nawet jeżeli te koncepcje potraktować historycznie, że one kiedyś historycznie bardziej miały wpływ na ludzi, na mieszkańców tej części Europy, to i tak cały czas ten wpływ pozostaje do dzisiaj, go widzimy i możemy przez te właśnie koncepcje tłumaczyć sobie pewne zjawiska. Także myślę, że to są w pewnym sensie koncepcje cały czas, z którymi warto się przynajmniej zapoznać i mieć je na uwadze przy rozsądzaniu czy ocenianiu zjawisk w tej części Europy. Dziękuję. Przejdźmy więc do drugiej części dzisiejszej dyskusji na temat... Mogę tak, jeszcze proszę, zabrać? Oczywiście, proszę bardzo, panie Marku. Jeszcze chciałem dwa zdania dodać czy dopowiedzieć do tego, co mówili moi przedmówcy. Mianowicie
Geografia generalnie, wydaje mi się, ma genezę wojskową. To trochę wyjaśnia przyczyny, dla których dzieło Romera inspirowało przede wszystkim wojskowych. Rosyjskie Towarzystwo Geograficzne, na czele którego dzisiaj stoi notabene Sergiej Szojgu, założone zostało przez Mikołaja I, przez wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, brata późniejszego cara Aleksandra II, jeszcze za rządów Mikołaja I, w latach 40. XIX wieku, jako pewnego rodzaju przedsięwzięcie, które miało dwa cele. Po pierwsze, poznanie przestrzeni własnego imperium. To towarzystwo w ciągu kilkudziesięciu lat zorganizowało dwie serie takich misji badawczych do każdej guberni rosyjskiej. To zresztą za każdym razem kończyło się dość obszernym opracowaniem, takim kompendium wiedzy na temat tych guberni, zarówno pod względem geograficznym, przyrodniczym, jak i ludnościowym, gospodarczym, no takie bym powiedział całościowe opisanie ziem Imperium Rosyjskiego, ale nie tylko, bo podobnego rodzaju misje już o dość wyraźnym takim nachyleniu wojskowym były też organizowane na Bałkanach. Więc w tym sensie taka jest geneza w ogóle geografii. To zresztą też spowodowało, że ona w pewnym momencie, czy w połowie ubiegłego stulecia, stała się nauką na przykład w Stanach Zjednoczonych podejrzaną, czy wręcz wyklętą ze środowisk akademickich. Więc w tym sensie tutaj nie ma niczego dziwnego w tym, że inspiracje czerpali przede wszystkim wojskowi. Warto, wydaje mi się, również zwrócić uwagę na jeszcze jeden element, a mianowicie to, co my nazywamy pewną koncepcją Mitteleuropy niemiecką, ona w gruncie rzeczy w innym wydaniu pojawiła się w ujęciu rosyjskim już w latach przed wojną krymską. Mam tu na myśli koncepcję Pogodina, która potem została przetwarzana już za czasów Aleksandra II. I to pewnego zagospodarowania przestrzeni w Europie Środkowej. Bo po wiośnie ludów i po ujawnieniu się siły nacjonalizmów, szczególnie słowiańskich w Imperium Austriackim wówczas jeszcze, no było dość powszechnie, szczególnie w Rosji, takie myślenie, że te wydolność państwa ówczesnego austriackiego jest no powiedziałbym, ograniczona. I to nie tylko skłaniało do podjęcia pewnej akcji dywersyjnej, no na przykład, nie wiem, w działalności Rajewskiego w ambasadzie rosyjskiej w Wiedniu, ale również myślenia o tym, jak zagospodarować tą przestrzeń polityczną. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że to wtedy zaczęło się kształtować pewna tradycja myślenia o Europie Środkowej w Rosji, którą w gruncie rzeczy przejął Józef Stalin. Bo koncepcje, które zarysowały się w połowie XIX wieku, one zakładały tworzenie pewnych państw buforowych, kontrolujących dany obszar, w tym również w kręgach słowianofilskich, na przykład Królestwa Polskiego, ale państw pozbawionych samodzielności w zakresie polityki zagranicznej i państw pozbawionych samodzielności w zakresie kwestii wojskowych, więc bo to miało być delegowane na Imperium Rosyjskie. Więc w tym sensie ten problem, jak zagospodarować przestrzeń polityczną Europy Środkowej, no on się już ujawnił w połowie XIX wieku i też się wiązał ze wzrostem znaczenia Prus, a potem Zjednoczonych Niemiec, z taką degradacją cywilizacyjną i polityczną Imperium Osmańskiego, ze stopniowym wyłanianiem się czy wybijaniem się na niepodległość kolejnych państw,
licząc od Grecji przez Rumunię, a potem Bułgarię, no Serbia była, przepraszam, pierwsza w tej wyliczance. Czarnogóra właściwie zawsze była niezależna. Więc to jest też taka odpowiedź znacznie dłuższa, jak zagospodarować przestrzeń polityczną w Europie Środkowej i mamy do czynienia z różnymi odpowiedziami, tak? Z różnymi odpowiedziami co do pewnego wektora, natomiast co do organizacji tutaj jest dość uderzające podobieństwo, tak? Bo w obydwu tych odpowiedziach, i niemieckiej, i rosyjskiej, mieliśmy do czynienia z takim pomysłem na budowę państw o ograniczonej suwerenności. To jest pewien stały element myślenia o przestrzeni Europy Środkowej, no, który ma już jakieś, myślę, no, przynajmniej 150 lat. Dziękuję bardzo i przechodząc, i oczywiście też dając możliwość doktorowi Rakowi na ad vocem, jeśli będzie chciał, chciałbym przejść poniekąd do drugiej części naszego spotkania i rozważeniu tego tematu, jakie lekcje możemy wyciągnąć i nauki z koncepcji Eugeniusza Romera na współczesną sytuację Rzeczpospolitej i Europę Środkową, Europę Środkowo-Wschodnią. Bardzo proszę doktora Raka od rozpoczęcia na temat właśnie koncepcji Europy Środkowej, o której już wcześniej wspominał. No właśnie, to może ja, mówiąc o tej Europie Środkowej, postaram się pójść w tym kierunku najpierw, w którym poszedł pan Marek, wskazując jeszcze na trzeci czynnik organizujący Europę Środkową, a potem chciałbym jeszcze odnieść się do jednego fragmentu z Romera i przełożyć go na współczesną politykę. Mówiąc o Europie, no właśnie, bo teraz mi się przypomniało, że w III Rzeczpospolitej my, żeby też dystansowaliśmy się od pojęcia Europy Środkowej, dlatego w polityce wprowadziliśmy od początku lat 90. Ja pamiętam, pracując w MSZ-cie, my mówiliśmy o Europie Środkowo-Wschodniej, ESW. To też nie był przypadek. Ale gdy mówimy o tym regionie, czyli tym naszym najbliższym regionie, czyli tej przestrzeni, która z punktu widzenia, moim zdaniem, polskiej polityki zagranicznej jest najważniejsza i kluczowa, to jeszcze musimy pamiętać o trzecim graczu, a mianowicie o tym, co moglibyśmy ogólnie nazwać centrum zachodnim. Po roku 1918 Europa Środkowo-Wschodnia, czy Europa Środkowa, a na pewno Polska, mogła utrzymać pewną niezależność od mocarstw, przede wszystkim od Niemiec, ale i od Sowietów, również dzięki temu, że w tym regionie Francja stworzyła swój własny system sojuszniczy. I to jest ten trzeci czynnik, tak? Możemy to nazwać mocarstwami też zachodnimi. Innymi słowy, Europa Środkowo-Wschodnia stała się, no, w jakiś sposób, no, możemy tak powiedzieć, aliantem bądź sprzymierzeńcem Francji, która jeszcze po zakończeniu wojny miała nadzieję, czy była też postrzegana jako taki potencjalny hegemon kontynentalny, który będzie sprawował kontrolę nad kontynentem w tym celu, żeby stabilizować politykę kontynentalną. I w tej koncepcji francuskiej, systemu francuskiego, europejskiego systemu francuskiego bezpieczeństwa, ta Europa Środkowa z jednej strony miała być przede wszystkim zabezpieczeniem przed wzrostem potęgi niemieckiej i przed ekspansją niemiecką. To jest zrozumiałe, bo jesteśmy, bo ona, jak mówię, ten system powstał po roku 1918. Sojusz polsko-francuski powstał w roku 1918,
21 i wtedy też ten sojusz, Francja stworzyła cały system sojuszniczy w Europie szeroko rozumianej, znowu powiem środkowej. Widzimy cały czas, widzimy Państwo, ja cały czas widzę tą nieprzystawalność tego pojęcia Europy Środkowej do tego, co chcę wyrazić, tak? Ale to nie tylko chodziło o Niemcy Francuzom, przynajmniej w tym pierwszym okresie, również te państwa leżące za wschodnią granicą Niemiec miały być również rodzajem buforu, który ochraniałby Europę przed rewolucją, powiedzieliby Sowieci, a pewnie Zachód myślał przed tym anarchizującym czynnikiem rozkładowym płynącym z bolszewizmu. I co uważam jest istotne, o czym też powinniśmy pamiętać, my dzisiaj żyjemy w dosyć podobnym systemie, a mianowicie cały czas Europa Środkowa czy Europa Środkowo-Wschodnia, żeby już używać tego terminologii, Europa Środkowo-Wschodnia jest zależna od tego centrum zachodniego, od mocarstw zachodnich, tyle tylko, że przez mocarstwa zachodnie dzisiaj rozumiemy troszeczkę coś innego, bo przed II wojną światową, po pierwszej wojnie światowej, to przez mocarstwa zachodnie rozumieliśmy najpierw przede wszystkim Francję, a potem Wielką Brytanię. Dziś przez mocarstwa zachodnie, i to też jest ciekawe, tak? Rozumiemy przede wszystkim Stany Zjednoczone i Niemcy, no i Sojusz Północnoatlantycki, którego jesteśmy ważnym elementem. Ale analogia tutaj pewna jest, bo to jest też system bezpieczeństwa. Ten francuski system bezpieczeństwa był systemem bezpieczeństwa Zachodu. No i dzisiaj Europa Środkowo-Wschodnia wchodzi do tego zachodniego systemu bezpieczeństwa. No i teraz chciałem się może bezpośrednio odnieść już do samego Romera. Ja znalazłem taką myśl pracy napisanej w roku 1920. Pozwolę sobie tę myśl odczytać. Cytuję. Oczywiste jest zatem, że przy wyrzeczeniu się niektórych swych dawnych terytoriów nie wolno się Polsce cofnąć poza takie granice, które by ją pozbawiły jej naczelnej roli naturalnego pośrednika pomiędzy morzami północy i południa. Otóż Polska od momentu, w którym przyszłoby jej utracić ten charakter, jaki wydaje się jej wrodzony, stałaby się jedynie państwem buforowym o słabej budowie i zależnym od obcych mocarstw. No właśnie, to jest chyba, w tej myśli zawarta jest chyba istota całej koncepcji Międzymorza. Ja tutaj wracam do myśli pana Marka, który zwrócił nam uwagę na fakt, no właśnie, ale Polska jest dzisiaj bardzo przesunięta geopolitycznie na zachód. Moglibyśmy czytając i literalnie interpretując tę myśl Romera, dojść do wniosku, że koncepcja Międzymorza przy tak przesuniętej na zachód Polsce jest bardzo trudna do realizacji. To jest to pytanie, które się narzuca, gdy czytamy Romera i pokazuje nam pewne trudności związane ze współczesną polityką. Ja na tym pytaniu, bo już się rozgadałem, przepraszam, ja na tym pytaniu może zakończę, ale te pytanie postawię. Proszę krótko. Ja bym się chętnie odniósł, jeżeli można. Po pierwsze, jeżeli chodzi o współczesne granice Polski i współczesne, jeszcze raz nawiązałbym właśnie do powiedzmy współczesnego zastosowania tego, o czym pisał Eugeniusz Romer,
to po pierwsze trzeba powiedzieć, że Eugeniusz Romer mówił o tym, że zachodnia granica tego obszaru naturalnego ziem polskich przebiega mniej więcej na Odrze, czyli powiedzmy no, zupełnie tak jak teraz. Wynika to z tego również z determinizmu jakby związanego z układem hydrograficznym, dlatego że Odra ma mało dopływów zachodnich i jakby nie powoduje chęci przekroczenia tej rzeki, że jest wyjątkowo jak na rzekę, bo rzeki raczej są arteriami, tak jak mówił Romer, czyli czymś, co płynie w środku, że Odra jest raczej właśnie taką, podobnie jak Dźwina, rzeką graniczną. I jeżeli chodzi o tę rolę taką pomostową Polski, myślę, że z nauki Romera możemy też wyciągnąć to, że nawet jeżeli Polska bezpośrednio nie posiada tych ziem pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym, nie jest w bezpośrednim posiadaniu ich, to nie znaczy, że cały czas nie może pełnić jakby w jakiś sposób roli takiego pomostu. No, Eugeniusz Romer mówił tutaj o tym, że ten determinizm, ten Drang nach Osten, on niekoniecznie musi się urzeczywistniać w sposób agresywny, w sposób taki rozumiany jako ekspansja. Mówił chociażby, podawał przykład zjednoczenia Polski i Litwy, prawda, że to wynikało z geografii, wynikało z hydrografii, wynikało z istnienia drogi naturalnej, natomiast sposób realizacji był pokojowy. Wiadomo, że on wynikał z zagrożenia, które stanowiło zarówno dla Polski, jak i Litwy, stanowił zakon krzyżacki, ale także powiedzmy Ruś. Natomiast został zrealizowany w sposób pokojowy. No i myślę, że może to być jakaś taka też lekcja czy zachęta do tego, że niekoniecznie Polska musi sięgać od Bałtyku do Morza Czarnego, ale może pełnić w regionie pewną rolę takiego lidera, który szuka właśnie dyplomatycznych metod na to, żeby wyzyskać to położenie i z czego pewnie być może zarówno Polska, jak i inne państwa leżące teraz na tym pomoście, o którym pisał Eugeniusz Romer, leżą, mogłyby też korzystać. Więc nie jest do końca powiedziane, że współczesne położenie Polski zupełnie ją wyklucza z pozycji gracza w tym regionie i stawiają jedynie w roli buforu. Widzę, że Marek Stefan chciałby jeszcze zabrać głos. Tak, jeszcze słowem uzupełnienia. Odwołując się też do twojego wcześniejszego pytania, kogo Romer inspirował? Ten obraz nie byłby pełny, gdyby nie wspomnieć o Włodzimierzu Wakarze i o jego koncepcji tranzytowości, ponieważ tak naprawdę ta polemika między Romerem i Naukowskim. Naukowskim, który, przypomnijmy, mówił o koncepcji przejściowości, Romer o koncepcji pomostowości ziem polskich i w wyniku tak naprawdę, czy w odpowiedzi na te obie koncepcje powstała idea Włodzimierza Wakara tranzytowości ziem polskich. Tak naprawdę Wakar postanowił wyciągnąć część myśli, koncepcji Naukowskiego i połączyć je niejako z pewnymi myślami Romera. Zresztą sam pisał, że pomostowość międzymorska Romera odwołuje się do niepewnej przeszłości, natomiast przejściowość Naukowskiego jest wrogiem przyrodzonym samoistności politycznej Polski. I Wakar pisał o tym, że przestrzeń geograficzna państwa polskiego tak naprawdę sprawia, że w sposób naturalny ta przestrzeń może stać się istotnym elementem, jeśli chodzi o przebieg głównych szlaków handlowych na linii wschód-zachód. I Wakar tak naprawdę postulował, żeby tę dywidendę geograficzną właśnie wykorzystać w tym duchu, żeby Polska się bogaciła, budowała swoją potęgę również gospodarczą, geoekonomiczną, w oparciu o to, że Polska będzie właśnie pewnym, można, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, węzłem czy hubem, tak, w transporcie, w handlu kontynentalnym. I dzisiaj tak naprawdę, kiedy widzimy, że rośnie rola transportu kolejowego na nowym jedwabnym szlaku, kiedy widzimy, że rozwijana jest idea centralnego portu komunikacyjnego, tak naprawdę te koncepcje, one są z ducha właśnie wakaryzmu. I to, co jest istotne, to to, że koncepcje Wakara nie narodziłyby się, gdyby nie właśnie to dziedzictwo myśli Romera, ponieważ to Romer tak naprawdę inspirował tutaj Wakara, natomiast Wakar nieco inaczej
widział tutaj te role ziem polskich i przede wszystkim właśnie akcentował tą rolę geoekonomiczną. I wydaje się, że jest to też pewien istotny element, który no może dzisiaj tak naprawdę inspirować w sposób nawet bezpośredni, tak, współczesne koncepcje geopolityczne. Kolejna taka myśl, też jeszcze a propos tego wcześniejszego wątku, to to, że Romer wskazuje dosyć wyraźnie, że rozbiory Polski były, jak on się wyraża, złamaniem przęsła równowagi sił czy układu sił w Europie. I wskazuje, że tak naprawdę zniknięcie Polski z mapy Europy sprawiło, że mieliśmy jakby w kolejnych dekadach do czynienia tak naprawdę z kilkoma odsłonami wielkiego konfliktu kontynentalnego, który no jednak bardzo mocno wpłynął na losy Europy. Można powiedzieć, że nawet ją przeorał, tak? Mieliśmy wojnę napoleońską, wojnę siedmioletnią i tak dalej, i tak dalej. I właśnie to było jakby przyczyną tego, było to, że właśnie w tym na obszarze pomostu bałtycko-czarnomorskiego de facto zostało zlikwidowane państwo polskie, Rzeczpospolita, która zaburzyła tę równowagę. Romer, postulując tak naprawdę odrodzenie Polski, czy też odrodzenie innych organizmów państwowych na pomoście bałtycko-czarnomorskim, chciałby, czy argumentował, że to wpłynęłoby na pewno na przywrócenie tej równowagi, albo przynajmniej w pewnym stopniu na przywrócenie tej równowagi. I ta myśl Romera sprawia, że jest on bardzo bliski tak naprawdę koncepcji Halforda Mackindera, który również w tym duchu myślał o przestrzeni Europy Środkowo-Wschodniej, myślał o pomoście bałtycko-czarnomorskim. Nie mamy tutaj tak naprawdę dowodów na to, czy Romer znał Mackindera, chociaż tworzyli w bardzo podobnym okresie czasu. Romer zresztą bywał w Londynie, bywał w Królewskim Towarzystwie Geograficznym. Przerwę ci na momencik, Eugeniusz Romer. Bardzo krótko chciałbym tylko dodać, że Eugeniusz Romer znał Mackindera, kiedy wydał swój mały atlas geograficzny, taki podręcznik, powiedzmy atlas szkolny, który może jeszcze niektórzy pamiętają właśnie ze szkolnych ław, bo on był wydawany do lat 50. czy nawet 60. XX wieku, to wysłał go do czołowych geografów właśnie w Europie, między innymi do Mackindera, i nawet dostał od niego odpowiedź z podziękowaniem. Tą odpowiedź mamy w rodzinnych pamiątkach, także jest dowód bezpośredni na to, że znali się w jakiś sposób. Dziękuję. Zagadka rozwiązana. Oddaję głos Markowi Stefanowi. Tak, to na pewno jest na pewno ciekawa informacja, natomiast wprost Romer, przynajmniej w tych pismach, które też zresztą są publikowane w zbiorze wydawanym przez Nową Konfederację, takich bezpośrednich odniesień do Mackindera nie mamy, natomiast zbieżność poglądów obu tych panów jest tutaj na pewno uderzająca, więc też warto na to zwrócić uwagę. A odnosząc się już tutaj do tych kwestii współczesnych. Współczesnych właśnie. Przede wszystkim warto spojrzeć na to, co pisał Romer, przede wszystkim w kontekście zainteresowania, naturalnego zainteresowania tym kierunkiem strategicznym wschodnim. Warto tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że dziś wciąż jest to aktualne, tak? To znaczy ta przestrzeń na wschód od nas, właśnie przestrzeń dzisiejszej Ukrainy, przestrzeń dzisiejszej Białorusi, także obszar Morza Czarnego czy obszar państw bałtyckich, cały czas jest obszarem istotnym z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. I jest to perymetr naszego bezpieczeństwa. W związku z tym dzisiaj odczytując, można powiedzieć, aktualność wizji Romera, no przede wszystkim zwróciłbym uwagę na to, że jest to zachęta do tego, żeby o tej przestrzeni myśleć również w kategoriach pewnych polskich interesów i tego, że polskie interesy powinny być tam obecne. I tak jest zresztą zauważył tutaj Eugeniusz Romer, to ta jakby polityczne zaangażowanie Polski, ono nie musi się wiązać z jakąś ekspansją militarystyczną, tak? Może mieć charakter włączania na przykład Ukrainy w pewne projekty gospodarcze, które no jakby z naszej perspektywy będą włączać Ukrainę w ten obszar świata
świata zachodu. Na przykład otwierając Trójmorze na bliższą kooperację z Ukrainą, czy realizując takie projekty jak chociażby połączenia intermodalne między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym, łączące Odessę z Gdańskiem, połączenia kolejowe, czy realizując połączenia energetyczne, które miałyby budować bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy, no tak naprawdę to jakby one absolutnie, można powiedzieć, można je odczytywać w duchu koncepcji Romera, w duchu właśnie budowania pozycji Polski na pomoście bałtycko-czarnomorskim, tylko właśnie w wydaniu XXI-wiecznym. Więc może w ten sposób. Dziękuję bardzo. Marek Budzisz, czy widzi pan faktycznie szansę na implementację pewnych myśli, bądź może lekko zmodyfikowanych we współczesną polską politykę zagraniczną, szczególnie tutaj właśnie w naszym regionie? Ja muszę powiedzieć, że podchodziłbym do tego bardzo ostrożnie, dlatego że po pierwsze mamy do czynienia nie tylko z przesunięciem Polski, z Polski na zachód, ale zupełnie z innym, nie powiedziałbym, pejzażem kulturowym. Pamiętajmy, że w połowie XIX wieku większość mieszkańców Kijowa to byli Polacy. Te wpływy polskie rozciągały się daleko, daleko na wschód, w sensie również i narodowościowe, z czym dzisiaj nie mamy obiektywnie rzecz biorąc do czynienia. Po drugie wreszcie, to zresztą też wybrzmiało trochę w naszej dyskusji, te wszystkie projekty zagospodarowania przestrzeni środkowoeuropejskiej, czy to w wydaniu niemieckim, czy w wydaniu rosyjskim, czy wreszcie w ujęciu polskich myślicieli, no one były w pewnym sensie wynikiem zaistniałej sytuacji politycznej, czyli pewnej próżni związanej ze skutkami I wojny światowej, to akurat ten francuski projekt Małej Antanty, no i decyzji, które zapadły, zostały skonsumowane. No, mam tu na myśli rozdrobnienie po pokoju trianonskim Europy, nazwijmy to, środkowej, a jednak niedoprowadzenie do podobnej sytuacji, jeśli chodzi o Turcję. No, Turcja, pamiętajmy, miała podzielić los monarchii węgierskiej, tylko jeszcze w większym stopniu. To, że Atatürk jakby stłumił tą irredentę grecką i w gruncie rzeczy odbudował dzisiejszą pozycję Turcji, no jakby u tego rodzaju sytuację odmieniło, co zresztą też stało się jednym z podłoży czy z powodów współpracy Turcja Atatürka i po jego i jego następców z komunistyczną Rosją. Bo paradoksalnie interesy geostrategiczne obydwu tych tworów były wspólne. Zostało to dopiero naruszone w wyniku wzmocnienia się Rosji po II wojnie światowej i tego dyktatu Mołotowa, który sygnalizował w 1947 roku jakby chęć powrotu Rosji do tradycyjnej polityki rosyjskiej ekspansji na cieśniny. Tak, ale w dwudziestoleciu nie mieliśmy do czynienia z tego rodzaju zjawiskiem, a w związku z tym też nie mieliśmy do czynienia z możliwością tak daleko posuniętej jakby ekspansji również niemieckiej w stronę bałkańską. Ta ekspansja w pewnym momencie się zatrzymywała. Tak, Turcja, która była państwem Imperium Osmańskie jeszcze, i potem już Turcja rządzona przez Młodoturków, była państwem blisko współpracującym z Niemcami i tam jakby znajdowało swoje ujście to co określamy drang nach Osten, tak? Ale to też jest pewna projekcja czy pewna narracja, bo pamiętajmy, że przez właściwie sto kilkadziesiąt lat ten drang nach Osten był w gruncie rzeczy nie miał wymiaru ekspansjonistycznego, ale miał wymiar przyciągnięcia osadników z krajów niemieckojęzycznych do Europy Środkowej, do Rosji.
Turcja zresztą też uczestniczyła w czasach osmańskich w tym procesie, bo nawet mieli taką specjalną komisję osadniczą, która miała ściągnąć osadników niemieckich na tereny dzisiejszej Bułgarii, które niektóre były wyludnione, ale to jest jakby osobne zagadnienie. Więc w tym sensie mamy do czynienia z pewną, nazwijmy to, narracją na temat tego, jak urządzić przestrzeń, która przestrzeń Europy Środkowej, która podlegała pewnej destabilizacji po I wojnie światowej. W moim odczuciu dzieło Eugeniusza Romera jest jakby elementem tej dyskusji. W tym sensie ono nie do końca ma charakter, taki bym powiedział, szukam właściwego sformułowania. No warto, żebyśmy ten kontekst taki sytuacyjny też widzieli, bo punktem wspólnym tego wszystkiego jest myślenie o miejscu Rosji w całej tej układance i o tym, gdzie ona się powinna znajdować. Jeżeli Rosji nie uda się odepchnąć czy wypchnąć z Europy przez jakąś konstrukcję związku państw, porozumienia, sojuszu, nie kontrolowanego czy wspieranego przez obce mocarstwo, czy to jest Francja, czy to jest Niemcy, to nie ma znaczenia, bo jakby liczy się istota, to Rosja będzie uczestnikiem polityki europejskiej, a z racji swojego potencjału i swojej wielkości będzie uczestnikiem, który może zdominować tę politykę europejską. I to jest, tak powiem, refleksja aktualna również i współcześnie, bo przed podobnymi dylematami w gruncie rzeczy stoimy. Znaczy, jak nie dopuścić do sytuacji, żeby Rosja wróciła do polityki europejskiej, bo tu też dość dokładnie widzimy, co to oznacza dla Polski, że rozwój Polski w ciągu ostatnich 30 lat był w pewnym stopniu warunkowany wypchnięciem Rosji z polityki europejskiej. Tempo naszego rozwoju było z tym faktem związane i to oczywiście koresponduje z tą refleksją na temat źródeł bogactwa czy źródeł wzrostu gospodarczego wynikającego z położenia, w którym Polska się znajduje, ale w moim odczuciu to wszystko ma charakter w pewnym sensie wtórny wobec tego głównego pytania, czyli jak zagospodarować przestrzeń Europy Środkowej i Wschodniej bez definiowania, co mieści się w tym pojęciu. To zagospodarowanie jest potrzebne po to, żeby wypchnąć Rosję, która jest zbyt duża i zbyt silna i zbyt ekspansywna. Tak ja odczytuję to przesłanie. Ja bym jednak to, co pan Marek mówi, ujął troszeczkę szerzej albo dopełnił pewnym jednak elementem, że jednak nie tylko o Rosję chodzi i nie tylko jednak chyba też o Niemcy, tylko chodzi o to, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, to jest ten stały problem polskiej polityki zagranicznej od momentu odrodzenia państwa, jak uczynić polską politykę zagraniczną podmiotową. Czyli jak Polska ma prowadzić swoją politykę, ażeby wpływać na politykę mocarstw, nie będąc mocarstwem. I Romer jest jakby jednym z tych szeregu myślicieli zajmujących się polską doktryną polityki zagranicznej, który twierdzi, że no tym sposobem jest aktywna polityka regionalna i stworzenie w regionie czy uniezależnienie regionu od polityki mocarstw na ile ono jest możliwe. A więc to Międzymorze, o którym my dzisiaj mówimy, no, ma służyć nam, ma umożliwić nam prowadzenie polityki podmiotowej, bo sama Polska jako państwo słabe nie jest w stanie prowadzić polityki podmiotowej, potrzebuje większej liczby do tego sojuszników, a takimi naturalnymi sojusznikami są państwa Europy Środkowej i
wschodniej, dlatego ta doktryna i na tym ta, miała polegać ta doktryna lidera realizowana przez polską politykę zagraniczną od początku lat 90. ubiegłego wieku. Ja bym to tak ujął i w tym sensie niezależnie od tego, czy ta polityka regionalna jest możliwa, no bo ona jest bardzo trudna. Ja przypomnę koniec, drugą połowę lat 30. i taką politykę regionalną próbował realizować Józef Beck i to się skończyło jednak klapą. Dzisiaj problemem naszej polityki regionalnej, czy jednym z problemów naszej polityki regionalnej są na przykład Niemcy, które z pewnym, powiedzmy, dystansem patrzą, czy z dużym dystansem patrzą na tą naszą koncepcję Polski jako lidera regionalnego. Ale krótko rzecz mówiąc i przechodząc do puenty, wydaje mi się, że my nie mamy innej koncepcji upodmiotowienia polskiej polityki zagranicznej, jak poprzez jakiś rodzaj aktywnej polityki regionalnej, która dzisiaj na przykład się nazywa polityką Międzymorza. Czy Trójmorza, tak? Dziękuję bardzo i na zakończenie proszę każdemu z panów daję 3 minuty na podsumowanie krótkie ad vocem, a także bardzo proszę o polecenie naszym widzom tejże książki, dlaczego warto ją przeczytać. Marek Stefan. Bardzo dziękuję. Zadanie Polski jest na wschodzie, tak? Tak pisał, mówił Józef Piłsudski. Wydaje mi się, że książka, właściwie dzieła Eugeniusza Romera są próbą intelektualnego uzasadnienia tego, czy tej koncepcji, tej wizji. Odczytując oczywiście to w realiach XXI wieku, jest to zachęta do aktywnej polityki wschodniej, jest to zachęta do aktywnej polityki regionalnej, tutaj pełna zgoda z doktorem Rakiem. Próba uzyskania przez Polskę jak największej podmiotowości, czy poszerzenia pola naszej podmiotowości, naszej sprawczości na arenie międzynarodowej, ona prowadzi właśnie przez aktywną politykę regionalną. Oczywiście to pole sprawczości jest ograniczane przez wiodące mocarstwa i europejskie, i zamorskie. Niemniej jest to pewne naturalne pole, gdzie polska polityka faktycznie może osiągnąć pewne naturalne przewagi i należy z tego korzystać. Tutaj w poprzedniej turze kilka takich konkretnych pomysłów, de facto już realizowanych, przytoczyłem, jak chociażby właśnie budowa tych połączeń gospodarczych między Polską a Ukrainą, czy włączanie Ukrainy do coraz bliższej współpracy w ramach Trójmorza. Jeśli chodzi o dzieło Eugeniusza Romera, serdecznie zachęcam do lektury. To jest dzieło interdyscyplinarne, które pozwala jeszcze lepiej zrozumieć tak naprawdę nasze miejsce na świecie i nasze dylematy, z którymi się tak naprawdę na co dzień musimy zmagać. Eugeniusz Romer. Ja może powiem tak, że to, co Eugeniusz Romer stworzył, to jest pewna wielka wizja geopolityczna ziem polskich i myślę, że wiele państw nie doczekało się takiej wizji. Myślę, że Polska też nie doczekała się wielu takich wizji. Jest to coś bardzo oryginalnego, coś niezwykłego. Oczywiście można się z tym nie zgadzać, można polemizować, czy w ogóle ta wizja była kiedykolwiek aktualna, albo czy jest aktualna teraz i czy można z niej wyciągać jakieś wnioski. Ale myślę, że samo zapoznanie się z nią i namysł nad nią już jest jakimś takim intelektualnym wyzwaniem, które warto podjąć. No i warto też właśnie wspomnieć, że to, co tutaj powiedział pan Marek Stefan i podkreślał, że to jest przede wszystkim takie interdyscyplinarne studium o charakterze mimo wszystko wyjątkowo naukowym, że to nie jest coś, co powiedziałbym ma wyraźny charakter polityczny, chociaż oczywiście ma taki charakter, ale dopiero w drugiej kolejności. To jest pewna wizja tego, jak pewien opis tego obszaru naturalnego, który
no, historycznie tak się złożyło, że akurat wypełnił twór o nazwie Polska, ale równie dobrze można też sobie wyobrazić, że ktoś inny żyłby w tym miejscu. No natomiast no jest to wizja właśnie, z którą warto znać, tak mi się wydaje, żyjąc w tym regionie. Także no zdecydowanie polecam. Jest to właśnie też takie przeżycie naukowe, żeby zapoznać się z historią tego regionu właśnie widzianą przez Eugeniusza Romera, opisywaną przez niego, z historią pochodu chrześcijaństwa, z historią pochodu słowiańszczyzny, potem z rozwojem państwowości polskiej, także z Unią Polski z Litwą, także z zaborami, jakie były konsekwencje tego właśnie, że ten twór został rozbity, co to oznaczało jakby dla samego tego regionu, co to oznaczało dla Europy, no i wreszcie właśnie dlaczego taki twór w Europie powinien istnieć i jakby dlaczego geografia na to wskazuje, prawda, że taki twór powinien istnieć. Myślę, że warto to znać. Chciałbym jeszcze tutaj podkreślić jedną rzecz krótko, jeżeli można. Mianowicie to tutaj nie padło, chociaż to jest rzecz, z której Eugeniusz Romer jest chyba najbardziej znany, to znaczy jego dorobek, jego zasługi dla odzyskania niepodległości w konkretnych granicach po I wojnie światowej. Eugeniusz Romer stworzył geograficzno-statystyczny atlas Polski w bardzo krótkim czasie, w niecały rok. I ten atlas posłużył jako narzędzie, z którego alianci korzystali, ustanawiając polskie granice właśnie podczas konferencji paryskiej. No, trzeba powiedzieć, że Eugeniusz Romer też miał różne problemy związane z tym atlasem, ponieważ tworzył go w Wiedniu. Państwa centralne, szczególnie tu sztab wojskowy niemiecki, nakazał nawet wręcz aresztowanie Romera w związku z publikacją tego atlasu, czy z pracą nad tym atlasem. Romer się z tego wybronił, ponieważ generalnie Austriakom już nie zależało na tym, żeby wzniecać rozruchy w związku z aresztowaniem słynnego profesora, które mogłyby nastąpić. Raczej chcieli sobie zjednać Polaków, ponieważ potrzebne były również żołnierze, potrzebni byli na front. No natomiast to dzieło miało bardzo duże znaczenie. Sam Eugeniusz Romer był obecny podczas konferencji paryskiej i pracował tam w bardzo trudnych warunkach. No i myślę, że też to, co jest warte lektury, to oczywiście jego pisma geopolityczne, ale też chciałbym polecić jego pamiętnik paryski właśnie wydany czy zapisany w tamtym czasie. Myślę, że taką główną wymową tego pamiętnika, który ma bardzo taki dokumentacyjny charakter, jest apel o zgodę narodową. I to jest coś, co on bardzo podkreślał właśnie w tym pamiętniku i w późniejszych pismach, że w porównaniu z innymi narodami w jego ocenie Polakom tej zgody brakowało nawet w tak trudnym momencie, jak podczas dyskusji o granicach państwa polskiego, które dopiero się rodziło. Także warto z tym się też zapoznać. Tak, warto się z tym też zapoznać, ponieważ to są bardzo, bardzo głębokie myśli na temat takiej struktury psychologicznej polskiego narodu. Z tym również warto się zapoznać, także to polecam. My również przychylamy się do tego apelu. Pan Marek Budzisz. Dlaczego warto czytać Eugeniusza Romera? Bo warto i szczerze do tego zachęcam. Wymieniłbym trzy podstawowe powody. Po pierwsze, można uczestnicząc w życiu publicznym, bo przecież Eugeniusz Romer uczestniczył w życiu publicznym i miał swoje poglądy, można pisać o sprawach polskich bez partyjnego stygmatu czy zacietrzewienia. To jest niezwykle ważna konstatacja, no bo wydaje mi się, że szczególnie młodszemu pokoleniu w Polsce tego rodzaju świadomość, może, czy wiedza, że można i tak, będąc aktywnym człowiekiem politycznie, pisać wolnym od gniewu, w sposób sine ira o sprawach polskich jest jakby cenną wiedzą. Można tak robić. I Eugeniusz Romer jest jakby tego przykładem. Ponadto uczy on nas myśleć o przestrzeni, w której żyjemy.
Znaczy, to jest pewne wyzwanie, które zapoznaliśmy, myślę, po 1989 roku, a mianowicie jeśli chodzi o nakaz myślenia o przestrzeni, w której żyjemy, szeroko rozumiany sposób, czyli również otoczenia zewnętrznego, bo z tego myślenia wypływa też nakaz myślenia o kształtowaniu tej przestrzeni. Wydaje się, że Polska nie kształtowała ani własnej przestrzeni, ani naszego otoczenia, czyli tego szerzej rozumianej przestrzeni z tego powodu, że uwierzyła, że historia, mówiąc w skrócie, się skończyła. Eugeniusz Rower uczy nas też, analizując kwestie pozornie ze sobą niezwiązane, tak jak hydrografię, przebieg rzek, systemy osadnicze i tak dalej, że istotnym czynnikiem są interesy, bo to jest źródło formułowania, powstawania i krzepnięcia w sposób naturalny pewnych interesów. A w związku z tym polityka łączy się z przestrzenią, ale łączy się też z interesami w tej przestrzeni istniejącymi, w tej przestrzeni powstałymi i w tej przestrzeni jakby zaznaczającymi swoją wagę. A zatem w sposób może nawet nieuświadomiony jest w moim odczuciu takim przedstawicielem szkoły realistycznej w myśleniu o polityce międzynarodowej, bo podkreśla wagę tych zobiektywizowanych interesów również o charakterze, a może przede wszystkim gospodarczym. Więc w tym sensie, abstrahując już od tego, co powiedzieli moi przedmówcy, z czym się zgadzam, no to jest taka tradycja, którą powinniśmy zacząć przyswajać, bo w moim odczuciu ta szkoła myślenia o naszej przestrzeni i naszej obecności w tej przestrzeni i poszukiwanie odpowiedzi, co zrobić z Rosją, która znowu wraca do Europy, wydaje mi się, że to będzie nam w najbliższych latach bardzo, bardzo potrzebne. Dziękuję i doktor Krzysztof Rak. Zadanie Polski leży na wschodzie, powiedział Piłsudski. Ja po lekturze Romera z tym zdaniem bym się nie zgodził, bo Piłsudski to powiedział w następującym kontekście. Twierdził, że jeśli idzie o Zachód, to my jesteśmy zbyt słabi, żeby wpływać na mocarstwa zachodnie i z tego względu na Zachodzie nie mamy czego szukać, nie mamy tam pola manewru, a więc nie należy tam tracić sił i rzeczywiście, jeśli idzie o fundamentalne interesy, powinniśmy realizować je na Wschodzie. Ale, właśnie ale ta druga Rzeczpospolita i trzecia Rzeczpospolita różni się właśnie owym fundamentalnym przesunięciem na Zachód. I ja bym powiedział, i to jest moja refleksja z lektury w ostatnich dniach książki Romera, zadanie Polski leży na Zachodzie i na Południu i dopiero wtedy, gdy my ułożymy i zapewnimy sobie pozycję naszą wobec mocarstw zachodnich, w których to strukturach zachodnich jesteśmy i stworzymy skuteczną politykę regionalną, wtedy będziemy słuchani na Zachodzie. To nawet nie jest polemika, ale ja bym, jeśli idzie o taką bieżącą politykę, odwrócił, jeśli idzie o dyplomację, codzienną dyplomację, odwrócił ten kierunek. Najpierw Zachód i Południe, potem Wschód. Oczywiście te wszystkie kierunki są niezmiernie ważne. I to są te kwestie, które narzuciły mi się, czytając Romera. Tak więc dlaczego czytać Romera? No dlatego, że pozwala on i stawia on fundamentalne pytania dotyczące pozycji politycznej, geopolitycznej, geoekonomicznej Polski i w ten sposób ułatwia on nam na te fundamentalne pytania odpowiedzi, a no, tymi fundamentalnymi pytaniami musimy się zajmować, jeśli chcemy, żeby polityka polska zagraniczna była podmiotowa i skuteczna.
Ja również dołączam się do polecenia książki Eugeniusza Romera. Kupicie ją już teraz w księgarni internetowej Nowej Konfederacji pod nowym adresem księgarnia.nowakonfederacja.pl. Gorąco polecam. Znajdziecie tam również inne pozycje geopolityczne, nie tylko, między innymi wymienionych dzisiaj Mackindera czy Kielena. Rozmawiali dzisiaj ze mną Marek Stefan, Eugeniusz Romer, dr Krzysztof Rag i Marek Budzisz. Ja nazywam się Jarosław Walkowicz. Zapraszam Państwa na kolejną dyskusję Nowej Konfederacji. Do usłyszenia.